Panie ministrze, można dwa słowa jeszcze do naszej kamery? Pomorskiej Telewizji Narodowej. Pan minister jest dzisiaj na targach Balt Expo. No, gospodarka morska jest bardzo ważna dla wszystkich naszych Polaków, bo to jest jakby każde państwo morskie, gospodarkę morską, jaką ma tryb napędowy, można powiedzieć, całej gospodarki, bo trzeba to wykorzystać, tą szansę. Jak pan chce, że tak powiem, siłą pan resortu przetransportować na ogólny podział rynku pracy w gospodarce krajowej? Czy to już się dzieje? Proszę zauważyć, że strategia odpowiedzialnego rozwoju, która została przyjęta przez premiera Morawieckiego, w sposób integralny i wręcz uwypukla kwestie rozwoju gospodarki morskiej. Przede wszystkim program Batory stanowi główny element tej strategii i jako reindustrializacja, jako odbudowa polskiej gospodarki, więc o to jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o miejsce gospodarki morskiej w całej strategii rozwoju naszego kraju. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że rząd jest zdeterminowany co do rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej. Moja obecność w ministerstwie, czy ministerstwo samo, jednoznacznie świadczy, że zdecydowaliśmy się naprawdę tak zawęzić tą branżę, aby nic nigdy nie wpływało negatywnie, jeśli chodzi o decyzje na rozwój tej branży. Wiemy, że czy kolej, czy drogi, zawsze to odbywało się kosztem gospodarki morskiej. Dzisiaj jest instytucjonalnie osoba odpowiedzialna za to i zobowiązana do tego, aby dbać i realizować tą strategię. Ja jestem przekonany, że przyszły rok będzie bardzo dobry, przede wszystkim jeśli chodzi o inwestycje w zakresie rozwoju portów. Startujemy z dużą odbudową i otwarciem rynku zleceń dla naszych stoczni. Rusza żegluga śródlądowa. Pragnę przypomnieć, w lipcu został uruchomiony kanał Gliwicki. Oczywiście pilotażowo, ale pierwsze transporty z węglem barkami ruszyły do Opola. Niebawem zostanie oddany mityczny stopień w Malczycach, który wydłuży żeglugę bezpieczną śródlądową do Wrocławia. I tak krok po kroku chcemy realizować. Rusza nowa umowa na budowę stopnia wodnego za Włocławkiem, gdzie już jest inwestor, przystępuje do realizacji tej inwestycji. Port Gdańsk ma już gotową studium wykonalności, założenia do studium wykonalności, tak żeby ogłosić przetarg na cały projekt dotyczący uregulowania Wisły. Wszystko to dzieje się zgodnie z planem, który założyliśmy sobie i mam nadzieję, że krok po kroku będziemy realizować to zgodnie z planem. Ma powstać, panie ministrze, słyszałem, port centralny. Gdzie? W jakim regionie? Bo my się boimy, bo ja jestem z dzielnicy Stogów, gdzie jest baza kontenerowa widoczna z plaży, że nam plaże to zawłaszczy ten port. Jaki jest projekt budowy tego portu centralnego? Port Gdański będzie budował port centralny, natomiast cała sama strategia i koncepcja, jak to ma wyglądać, zostanie zaprezentowana tej jesieni. Myślę, że przystąpimy, nie projekt, tylko założenia, później do projektowania, więc musi się to odbyć w oparciu o konsultacje społeczne, o zgodę mieszkańców. No nie może to być inwestycja, która będzie szkodziła. Turystyce, rozwojowi. Ja myślę, że dla turystyki to jest ogromna szansa, bo jednym z elementów jest tam również stworzenie nabrzeża pod kruzery, gdzie Gdańsk staje się tutaj kruzery, czyli te największe statki wycieczkowe, które będą zawijały do Gdańska. Jest to pole do Manewrów. Dla ogromnej szansy, jeśli chodzi o rozwój i taki skok cywilizacyjny portu w Gdańsku.
w którym oczywiście jako największy port dla nas jest niezwykle istotny. Czyli możemy powiedzieć, że gospodarka morska w rządzie pani premier Szydło jest oczkiem w głowie. Można jest, tak powiedzieć? Jest i zapewniam, będę. Dziękuję. Życzę panu dobrego reprezentowania naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A oglądałem pana program...